No elo, zastanawialiście się kiedyś, czym Batman pojechałby do ślubu? W sensie, ja też nigdy wcześniej nad tym się nie zastanawiałem, ale no, oczywiste oczywistości, które właśnie mają miejsce, skłoniły mnie do tego, że dzisiaj zacząłem o tym myśleć. No na pewno nie tym! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jeżeli dziwi was ten wstęp i nie ogarniacie OCB, to już tłumaczę, no sam jutro biorę ślub, więc oczywistym jest, że moje myśli krążą teraz tylko wokół tego tematu. Mimo wszystko krążą też wokół was, więc jak widzicie, nawet dzień przed ślubem jeszcze dla was kręcę filmik, więc docencie to i zostawcie to jakąś subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No bo widzicie, jak ja kocham te klocki, kocham was i w ogóle, więc jakby no, mam nadzieję, że wy też. Moi drodzy, 16,99, kolejny z magazynów podrożał, ale nie dziwi nas to absolutnie. Numer 4 na 2022 i jak widzieliście tytuł, Batman się ustarwarsawia. Już tłumaczę, o co zaraz chodzi. Dostajemy tu motocykl Batmana, komiksy, zabawę i akcje. No i to jest dobre streszczenie tego, co znajdziemy w środku, no czyli komiksy, zabawy i akcje. Czyli też jakieś zbliżenia zestawów, zapowiedzi innych, no chyba ciut ciekawszych magazynów niż ten, taka przynajmniej jest moja prywatna opinia. Również instrukcja złożenia tego motocykla z niecałych 30 elementów. W środku, tak jak mówiłem, na plakacie macie przybliżenie, no właśnie, tego tumblera. Tutaj macie również taki plakat na środeczku. Wiem, że tego pięknie nie widać w moim przybliżonym kadrze, ale jak chcecie sobie pięknie samodzielnie obejrzeć całą kazetkę, to sobie ją po prostu kupcie. Buciki na nóżki, wiem, że upał skwarno, to zamiast tego klapki z Biedronki się nadadzą świetnie. No i już teraz tłumaczę, o co chodzi z tym, że magazyn się ustarwarsawia. Nie o to chodzi, że ma tutaj konkurs, ale jak wiecie, no, magazyn Batman startował z pułapu, że dawał świetne figurki. Od jakiegoś czasu dał tam raz Batmobila, teraz Batmotor, a w przyszłym numerze znów dostajemy, spójrzcie, 22 września kolejnego Batmobila. On jest faktycznie ciekawszy niż ten model poprzedni, moim zdaniem, jednakże jest to znowu model w mikroskali. I to miałem właśnie na myśli, że wiecie, jak Star Wars zaczynał od stateczków składanych, by teraz mieć coraz więcej figurek, tak Batman odwrotnie, zaczynał od figurek, by podchodzić do modeli składanych. Z tą małą różnicą, że uważam, że przewaga magazynu Star Warsowego jest tu znacznie większa, bo ile małym zestawem Star Warsowym pobawimy się bardziej niż czymś takim, tak moim zdaniem prywatnie jest, no to wiecie, no to może nie być to dobre pocieszenie dla fanów magazynu Lego Batman. Ale przejdźmy teraz do samego dodatku, bo czy jest dobry, czy jest zły, no czas ocenić. To znaczy zły, no nie ma złych dodatków, uważam, są te dobre i są te ciut słabsze i są oczywiście te bardzo dobre. Niestety ten zaliczyłbym raczej do umiarkowanie dobrych. Dlaczego? Dlatego, że o ile takim zwykłym właśnie autem, Batmobilem, faktycznie w mikroskali możemy się pobawić, możemy sobie posusać i wiecie, udawać, że tam w środku jest ten mały Batman, tak o tyle tym motorem średnio. Sam motor bez figurki, no to raczej całkowicie poroniony pomysł. Figurka natomiast, no jak może na nim usiąść? Może nie usiąść na nim tak, co wygląda, nie oszukujmy się, karykaturalnie zdecydowanie. Nie wygląda to dobrze, nie ma tu żadnej kierownicy, nie ma tu nic. Może gdyby model był lepszy, on gdyby może faktycznie, nie wiem, tutaj tego elementu miało nie być, on faktycznie gdzieś by tu siedział i byłaby tu kierownica, no kurczę, aż mnie teraz korci, by ten model przebudować i chyba zdecydowanie to zrobię, ale to już zdecydowanie po ślubie. A biorąc pod uwagę, że mam ślub w sumie dwu, a nawet trzydniowy, to spodziewajcie się tego dopiero pod koniec przyszłego tygodnia, ale aż się o to moim zdaniem prosi. Prosi się też, by tutaj zaczęły być te elementy dodawane w innym kolorze, bo ile kolor czarny jest jak najbardziej cenny, oczywiście w Lego jest to jeden z najbardziej cennych kolorów i dlatego też warto nad tym magazynem się pochylić, no to jednak uważam, że całość frajdy psuje tutaj to wtrącenie innych kolorów, no wśród tej czerni po prostu, no nie wygląda to moim zdaniem dobrze. Fajnym rozwiązaniem faktycznie są tutaj te pistolety, spójrzcie, zrobione na tej rączce, chociaż zastanawia mnie to, no bo w teorii, jak dla mnie one by świetnie wyglądały jako rury wydechowe po prostu, a tu są z przodu, nie wiem, czy on ma strzelać w kosmos, on ma strzelać w, nie wiem, w ptaszki jakieś, w sumie pingwiny nie latają, więc czemu miałby strzelać do góry? Nie do końca rozumiem też to rozwiązanie. Zdecydowanie bardziej wolałbym go odwrotnie, czyli rura wydechowa, a tu z przodu coś takiego. Tak, dwa batarangi również tutaj w tym modelu znajdziemy i by nie było, że tylko jadę ten model, bo tak trochę to wygląda. To tak jak mówię, no na pewno jest warto uwagi, jeżeli lubicie kolory czarne, bo no nie są one tanie, a tutaj jest ich dość sporo. Prawie 30 elementów, z czego no ponad 20 w kolorach czerni. Natomiast tak jak mówię, o ile Batmobile jeszcze nie są takie złe, o tyle tym motorkiem średnio jestem sobie w stanie wyobrazić, że mógłbym
nim się bawić samodzielnie, bez figurki i się z tego cieszyć. Może to ja jestem ograniczony, oczywiście może tak być. Napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czekam na wasze opinie, bo ja mimo wszystko mam dość rozległą fantazję, a mimo wszystko ciężko mi to wyobrazić, a na półce to też nie jest taki model, by wyglądał aż tak popisowo, bym się tutaj nie wiadomo jak jarał, szczególnie jak zostawimy go z tymi dwoma właśnie Batmobilami, które też będą no nie większe od niego wcale, więc nie do końca wiem, dla kogo miałby to być super model. Pamiętajmy jednak, że każdy z magazynów ma numery lepsze i gorsze, jak już wspominałem, więc liczę, że po tym po Batmobilu w glorii i chwale Batman wejdzie cały, no może nie na biało, a na czarno, ale to już, moi drodzy, zobaczymy. Czy wy tu wejdziecie w ten kanał na stałe? No liczę mocno, że tak, więc jeszcze raz przypomnę o subskrypcji, jeszcze raz zaproszę was do nadrobienia innych odcineczków, a teraz kończę dzień dzisiejszy. Dzień dzisiejszy, to ja bym chciał skończyć dzień dzisiejszy. Kończę dzisiejszy odcinek, bo tematów do ślubu jeszcze do garnia mam. Ho, 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 ho. Więc, no, ja lecę, a wy po raz ostatni w sumie widzicie tą, no może nie, bo jeszcze chyba jutro, zobaczymy, uda mi się nakręcić jutro filmik, ale myślę, że tak. Ale tą rękę bez metalu na palcu w pełnej recenzji widzicie dzisiaj po raz ostatni, także no, nie przyzwyczajajcie się już, mieliście 6 lat, żeby się przyzwyczaić. Do bałaganu na stole nigdy się nie przyzwyczajcie. Dzięki, że byliście. Bye!